Okay. Wiesz co, teraz spróbujemy skombinować inaczej. Ja co prawda nie mam na to żadnych stantów, aczkolwiek zakładam, że można ewentualnie rozdzielać shifty, jeżeli to pasuje. Tak, można. A nie wiem, jakie to podejście by pasowało, ale to co ja to złapać użyć jednego z nich, żebym go złapał za nogi i zrobił, wiesz, wirowanko, żeby jasne, więcej, super. Więcej niż jednego załatwić. Tylko pytanie, jaki to jest approach? Naprawdę musisz pytać, jaki to jest approach? Naprawdę to jest nadal force? Oczywiście, że to jest forceful. Dobrze. Wiesz co, chuj, jedziemy dalej z willpowerem. Odznaczam trzeciego shifta na stuncie. Mhm. Boosta już wykorzystałem. Dobra, czyli to będzie plus jeden do tego, co wyrzuciłem. 8. Yes. I to jest pierwszy sukces krytyczny. Rzuciłem same plusy. Tak. Kurwa. Nie wiesz, że rzuciło ci się dwa razy, ale załóżmy, że ten drugi. Nie, nie, nie. Czwórka była na obronę. Dobra, masz rację, tak. Dobra, 8. No to oni dalej bronią się z tym plus 2 swoim. O, pytanie, zanim oni rzucą... właśnie chciałem się, chciałem się zapytać, że zanim, czy ja mogę deklarować użycie fate pointa po czy przed ich rzutem? Możesz chyba po. Wiesz co, chcę, żeby bolało. Aha. Tylko kurwa... Wiesz co, ja chcę ewentualnie wykorzystać fate pointa i powiedzieć, że... Wykorzystuję X-Grom, w sensie moje szkolenie wojskowe, w tym sensie, że miałem przeszkolenie różnych typów walki. Aha. Wręcz i czasami też walki improwizowanej. Mhm. No i wykorzystanie ciała przeciwnika do czegoś takiego, powiedzmy, że się dobra. Czyli łącznie z dycha do 4. Okay, do 4, czyli masz znowu boost i... możesz 6 shiftów rozdać między przeciwników, jak chcesz. Dobra. To... 6... To dwóch dostaje 3. Czyli po prostu ten, który machałem... Łapiesz jednego za nogi i rzucasz nim po prostu w drugiego. Tak. W tym wypadku. Tak. I... dobra, biorąc pod uwagę, że oba już wcześniej dostali od... Eiri. Nie, jak ona się? Eira? Eiri. Eiri. No, ona od Eiry. Byli ranni, to wystarcza, żeby kolejnych dwóch wyłączyć z walki. Jakby śmiejąc się... Eiri działa po mnie. Kot, co robisz? No znowu to samo chyba. No, coś się zadziało, czy mam próbować czegokolwiek innego? Szczelam dalej. Butów. W ten sam sposób mogę? No, możesz. Znaczy, mam jakiś powód, żeby działać inaczej? Chyba nie za bobzu. No, ewentualnie możesz sobie dodać jakieś aspekty i tak dalej, żeby zwiększyć wartość rzutu, nie? W razie co? No, raczej to ja, Chival to jest raczej właśnie, bo mam... no nie, dobra, to mamy jako ruch, więc... No to nie, to tam szczelam sobie. A trzy. No, po co mi jakieś te... Jak ty liczysz pięciu? A dobra, tak. To było 8, wyłączyłem. Tak. Jest. Aha, czyli dostaje 3 shifty. Tak. Ale twierdzę, że w tym wypadku nie mogłaś strzelać we wszystkich, bo są bardziej rozproszeni. Dobra, to jak nie mogę, a to żało wcześniej, czyli co? A więc myślę, że kolejnych 3 w tym momencie eliminujesz. No to spoko. I tak nieźle. Tak, free akcja, unoszę do góry kciuk.
Handmastera. Dobra. Plus. No i teraz tak. Chyba tylko trolle zostały. Tak, no więc trolle widząc jak trzech ich towarzyszy pada na ten, to ogólnie rzecz biorąc to co robią, to podbiegają do tego drzewa, na którym siedzisz, łapią za pień i próbują je wyrwać razem z korzeniami. Okej, czy mogę się bronić właśnie, unikać szybko? Nie, oni w tym momencie, właśnie nie wiem, czy to jest bardziej tworzenie aspektu, czy overcoming obstacle? Jakbyście stwierdzili. Znaczy, to co oni robią, to chcą pozbawić jej pozycji strzeleckiej. Tak. Ewentualnie przy okazji zrzucając ją z tego drzewa, nie? I żeby ją dostać... Ja twierdzę, że to jest create advantage, a potem atak. No... tak. Można by negocjować, czy to jest overcoming obstacle being... No. Dobra, niech będzie, że rzeczywiście bardziej to jest overcoming obstacle. W tym momencie... Robią to z forceful na pewno są dobrzy. Tak. Że po prostu przeszkodą w tym momencie jest to, że nie mogą jej dostać. I chcą tak. To... I myślę, że dla nich wyrwanie drzewa z korzeniami nie powinno być jakoś strasznie trudne, więc 3 poziom trudności. Zgadzacie się? No, mnie to nie przeszkadza. Dobra, Taj. Okej, powiem w ten sposób. Taj oznacza, że rzeczywiście im się to udaje, ale nie robią tego na tyle szybko, żeby się nie miała szansy zadziałać. To znaczy, wiesz, przez chwilę się szarpią z tym drzewem i dopiero potem je wyrywają. W związku z czym masz okazję zrobić jakąś akcję, zanim oni cię zaatakują. Znaczy, ich atak wygląda w ten sposób, że jak już wyrwą to drzewo, to po prostu razem z tobą chcą nim przywalić o ziemię. No to uciekam, nie wiem, odskakuję, uciekam. To chyba na hejsta byłoby. No, tak. Uskoczyć, oczekać, spierdolić i chyba sobie ustawiam na to. Tak, więc możesz sobie rzucić... Nie, kind opportunity, nie. Dobra, to sobie rzucam na hejsta. A czy mogę użyć jeszcze... Nie, dobra, to... Co chcesz użyć? A mogę sobie po prostu odlecieć. Tak czy siak musiałeś wystarczająco szybko zareagować, ale w tym wypadku to jest, ta dwójka to jest dość, żeby, bo oni tylko stajowali swój wynik, w związku z czym to jest dość, żebyś ty po prostu odskoczyła, wzniosła się w powietrze, oni przywalają tym drzewem w... No, bo to wygląda tak. Raczej tam szybko układam łuk i tak pozrobi. Pokazuję faki, podpowiem. Tak. Dobra. No i w tym momencie ja uważam, że te trolle kompletnie zignorowały fakt, że mają za plecami Handmastera. And his name is John Cena! Double. Nie no, w tym, jeżeli... Znaczy, rozumiem, że to jest... pora, żebym ja zadziałał, że oni... Tak. Dobra, to w tym momencie słychać takie ciężkie i szybkie... Po czym to, co chcę zrobić, to zrobić Laria. To znaczy, że robię taki zamach i chcę przywalić jednemu z tych jakby ramieniem i zrobić niemalże taki wrestlingowy ruch, że ścinam go z nóg i... Nie wiem, czy Narusiaka czytałeś, po prostu no lariat, ruch wrestlingowy. Dobra, dawaj. Stunta nie wykorzystuję, ponieważ, jeszcze dobrze pamiętam, mam boosta, nie? Masz. No to se boosta wykorzystam zamiast stunta. Czyli dorzuć plus 2 do tego, co rzucę. Mhm. Wiesz co? Tak. A nie zaraz. Nie, nieważne. Nie chcę wykorzystywać fate pointa na ten sam aspekt. 2. Mhm. Chyba nawet nie możesz. No tak właśnie zakładałem, bo nic innego mi nie pasuje. Okej. Okay. Więc oni mają sporą szansę się obronić. Taj. Co daje Taj, jak ja... Nie zadajesz obrażeń, ale masz boosta. Okej. Okay. A nie, zaraz, sorry. To jest... To jest 1, bo to jest plus 3, to boost nie był wliczony, to jest 3 do 1. A, przepraszam, rzeczywiście. Ja też zapomniałem o tym, tak myślałem, przecież miałem boosta do tego. No.
No to jest 3 do 1, czyli w tym momencie 2 shifty, chyba że oni coś wykorzystują, żeby nie było. Nie, nic nie mają. No to jeden z nich dostaje. Dobra. Okej, to jeszcze nie jest wystarczające, żeby go kompletnie powalić. To zaraz będzie się ruszał. Chyba mogę dać... Tak, możesz. Dobra, no to Airi. Mhm. No dobrze. To mogę sobie znowu strzelić. No tak. Jeden jest mocno ranny, właśnie dostaje supleksy, jakieś inne dziwne rzeczy. Inaczej, ile zostało? Dwóch. To ja mogę sobie na fokusa z jednego właśnie teraz wziąć i porządnie się przymierzyć jakoś, tak wyciszę na chwilę modlitwę. Oczywiście, że możesz strzelać po prostu w jednego z fokusa. No, w jednej po prostu przez chwilę ten uciszam z łuku i po prostu strzelić normalnie strzały w tego, może kartami nie jest subleksowany, bo ja tak wolę, nie? Tak. Never shot into melee. Tak, dokładnie to. No, proszę. Okej. Okay. No dobra, no to ten drugi też już jest poważnie ranny, ale obaj jeszcze są w stanie walczyć. W związku z czym tak, ten, z którym walczy... ten, z którym walczysz, tym Blacku, to wyrywa się i po prostu wali ci z piąchy w ryj. Zupełnie standardowo. Dobra, to tym razem. To tym razem będę chciał po prostu tego uniknąć, zamiast rzucać na osobna forsa. To po prostu rzucę. Fiedex teraz mu. Nawet najmniej manczkinowo zrobię na hejsta, że po prostu uchylam głowę w odpowiednim czasie. Mhm. Wystarczająco szybko. I to jest raczej hejst, nie flare. Tak. Pamiętaj, że ty cały czas masz przewagę jeszcze punktu nad nimi tych skali. Właśnie zapomniałem. Też o tym zapomniałem. No dobra, ale już nie robimy retconu, bo tam tak wypadku tamten byłby... Dobra. Tak, tam tego byś położył. Hejst... czyli ponieważ różnica skali, no to jeden łącznie, czyli uderza mnie w drugiego shifta. Dobra, no to przyjmij sobie drugiego shifta. Dobra, jakby co, jeżeli patrzysz na moją kartę, to ja liczę shifty od prawej do lewej. A to robi jakąś różnicę? Nie, po prostu żebyś wiedział, żebyś czytał, że to nie zaznaczyłem piątego shifta, tylko drugiego. Dobra. Okej, okay. Tymczasem drugi znowu podrywa to drzewo w górę, próbując strącić Eiri. O. Z powietrza. To chuj. A wiesz, ma twoją strzałę w czole i go trochę irytuje. Dobra, czy mogę, nie wiem, znowu jakoś uniknąć? No, jak się bronisz? No znowu na hejsta, no trzeba czasu uniknąć, szybko uniknąć, nie? Dobra. Jego rzut to 3. Aj. To dostajesz z drzewa w twarz. O, wow. Nie drzewem. A sobie, ile mam życia właściwie? No masz 6 shiftów na te. Masz stress conditions, masz. No to muszę sobie. Zaznaczasz drugi. Aha, okej. Nie dwa, tylko drugi. Sam drugi shift zaznaczasz. To tak działa. Tak, możesz tak klikać. To fajnie działało. Tak? Tak. A to. I przepływa zawsze w górę. Jeżeli nie możesz już zaznaczyć odpowiedniego, to musisz zaznaczyć. Znaczy, możesz nie dostać tych damage'a, jeżeli zaznaczysz Imperial albo Doomed. A jeżeli nie jesteś w stanie przyjąć tych shiftów, to jesteś wyłączona z walki w jakiś sposób. Jeżeli przy okazji byłaś Imperial, no to przeciwnik może w tym momencie decydować, w jaki sposób... znaczy, może decydować o wszystkim poza twoją śmiercią albo krytycznym zranieniem, takie, które by cię na stałe okaleczyło, a jeżeli jesteś doomed, to przeciwnik ma prawo nawet zdecydować, że twoja postać umiera. Mhm. Tak działają tutaj zasady otrzymywania obrażeń. Mhm.
No dobra, trolle swoje zrobiły, w związku z czym może dla odmiany teraz Eira? Jasne. Dobra! Podnoszę się. Dostałaś z brzozy. Tak się trochę... Stresuję. No jednak staram się skupić i znowu mu strzelić, niech pierdolę. Ma jedną strzelę w głowie, niech ma drugą. Może dobra. Teraz w brzuch. Dobra. Będzie to wyglądał kurczę symetryczniej. No, nie był za dobry rzut. Może rzucam jeszcze gorzej. No okay. Dostajesz boosta do następnego ruchu. Dobra. To Eri? Co działa do... Co? No nie, ty teraz. Następny. Żebyś... Mat już był? Właśnie, co z Danielem? Ogląda walkę z boku, komentując. Od czasu do czasu wiesz, ty tymczasem Daniel tak słyszysz komentarze. Oh, that had to hurt. God damn, this girl has the moves. Na co jest odpowiedź? I'm going to tell Miss Murphy. A tak. Okej. Okay. No znaczy... Jakby co mogę zmienić kogoś. Ale to tam. Dobra. A to jeżeli moja inicjatywa? No. No to nic, dalej kolejnego... Sorry, Brylu, że tak cię do końca trochę wyłączyłem z gry, no ale... Znaczy, ja mogłem w tym wziąć, ale po prostu mi to nie pasowało, spoko, nie ma co tam. Mhm. Wildfire dalej się nie odznaczam, po prostu... Postaram się, żebyś na następnych sesjach ty miał więcej do roboty, okej? Okay? Nie wiem, czy to... czy to będzie dobra rzecz. Tym razem zamiast jednego potężnego ciosu robię trochę jak z Batmana, jak robił ten cios, że ogłuszał i potem robił serię kilkunastu błyskawicznych uderzeń bokserskich w jego ciosie. No w taki sposób atakuje tego. Jeżeli by się udało, jeżeli rzut byłby na tyle dobry, w sensie success with style, to jakby była opcja, to chcę kończącym uderzeniem tak go jebnąć, żeby jego ciało poleciało na drugą. Okej, jasne. A to wiesz co, jeżeli chcę zrobić success with style, fuck it, zmieniam opcję, to zrobię czwarty shift na wildfire, mogę zrobić jeszcze jeden. No to plus i jeden. I tak to jest grafiting u ciebie. Tak, u mnie jest 5 łącznie shiftów, mogę zrobić. Boosta żadnego nie... Te kondycje są... Nie, masz, ale masz bonus z przewagi skali. No tak, no to plus jeden, czyli dorzuć 2 do tego, co... 7. Pięknie. Okej, jego obrona to... 1! No czyli mam sukces with... Tak, w związku z czym możesz sobie rozdzielić te obrażenia między ich dwóch i to będzie dość, żeby obu położyć. Tak, no to szóstka, no to po 3 na każdego i... Tak. Robię dokładnie to, co opisałem. Seria tak, ciosów jest... w brzuch, które jakby odbiera mu oddech i kończące uderzenie, które sprawia, że jego ciało odrobinę wylatuje w powietrze i ląduje na tym drugim. Dobra. No to pan Bolesław widząc są to. Znaczy tak, pan Bolesław odrywa wzrok od telefonu, rzuca pan dziecku w kierunku Ivy, czy możemy to uznać za załatwioną sprawę? Ona tam zaczyna odklepywać taką standardową formułkę, że zgodnie z akordami pojedynek został zakończony i tak dalej, i tak dalej. Jedna ze stron nie jest w stanie dłużej walczyć, tam Kincaid podchodzi do jakiegoś trolla i kopie go lekko. Po czym wskaz robi okejkę. Fucking. I wszystkie zasady zostały dopełnione i tak dalej, w związku z czym pojedynek zakończył się zwycięstwem strony pana Wawelskiego. Jej. Mam taki
Nie wiem, jakie jest dobre polskie tłumaczenie. Shit eating. Tak. Dobra. Tymczasem schabowy patrzy na całą sytuację z pogłębiającym się przerażeniem i w końcu zaczyna uciec, po prostu uciec gdzieś w las. Rzucam za nim. Miło robić z panem interesy, panie Boczek. No. Natomiast Wawelski w tym momencie podjeżdża jakaś inna czarna limuzyna. Wawelski wsiada i jeszcze tylko mówi w kierunku czarka, zadzwonię do pana. Dobra, kiwam głową. Cóż, udanego biznesu, panie Wawelski. Są jeszcze jakieś sceny kończące, czy na tym? Ja myślę, że tym pięknym akcentem można tu zakończyć. Handmaster zrobił to, co do Handmastera należało. Te rzuty. Lubię to. Boże, jaki poziom w pierdolu niesamowity. No, ale chyba o to chodzi między innymi. No. Tak, a ten Wild Power to muszę sobie przypomnieć. To jest chyba... Tak, że to mi się... Pytałem, czy to jest fleeting czy lasting? Fleeting. Tak, jest fleeting, na karcie. To się między sesjami zresetuje. No właśnie. A, sorry, bo ci co prawda nie przypomniałem i to w sumie powinno być w twojej gestii na przyszłość. To nawet nie chciałem ci czytywać, po prostu nagle sobie teraz przypomniałem, jak patrzę na opis. Że na przyszłość, jak ci będę mówił, jak robię World Power, to masz opcję, że możesz powiedzieć, że modyfikujesz mój opis akcji. Ponieważ ten Wild Power jest... pierwotny, nieprzewidywalny i tak dalej. Czyli ja mogę napisać, że robię coś tam i coś tam forsem, ale jak wykorzystuję Wilda, to ty możesz to zmodyfikować. Okej. Okay. Oczywiście tam w granicach rozsądku i tak dalej. Znaczy podejrzewam, że w granicach rozsądku. A, aczkolwiek jeżeli zmiana jest wystarczająco skomplikowana, to prowadzący może stwierdzić, że to jest ten kompel i nagrodzić się fate pointem. Mhm, jasne. No to cacy. Wiadomo, że to nie jest system idealny, ale nawet mi się podoba. Znaczy, można pograć parę sesji, żeby zobaczyć, jak to będzie działało. Myślę, że możemy też przydzielić jakieś milestone'y. Jak to działa właściwie? Tu nie masz expo, zamiast tego masz milestone'y. Już patrzę.